jeśli chodzi o moje plany treningowe, to tak jak dzisiaj byliśmy na siłowni, widzieliście, że trenuję trochę inaczej niż wcześniej. Jest to związane głównie z tym, że teraz jestem jakby w takim etapie trochę odpoczynkowym. Tak jak powiedziałem, resetuję umysł i staram się również odpocząć fizycznie od ciężarów i od takiego obowiązku trenowania. Myślę, że każdy, kto trenuje, traktuje trening głównie jako taką odskocznię od życia codziennego i po prostu robi to, bo to najbardziej lubi. Ja również uwielbiam trenować, tylko nie wyobrażam sobie życia bez trenowania. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem, są to na razie luźne treningi. Planuję natomiast gdzieś w granicach marca, połowy marca zacząć budowę masy. Myślę, że teraz podejdę do tego trochę inaczej. Postaram się cały rok, całe półtora roku poświęcić na budowanie masy mięśniowej, żeby następnym razem, kiedy przyjdzie do konfrontacji na Mistrzostwach Świata, nikt nie miał wątpliwości, kto jest najlepszy. Dziękuję. Zrobimy teraz jeden z moich posiłków. Wszystkie posiłki są praktycznie podobne. Ja głównie bazuję na mięsie z ryżem, mięsie z makaronem, plus do tego jakieś warzywa i jakiś rodzaj tłuszczu, albo olej, albo orzechy, tak jak mówiłem wcześniej. Moja dieta przed zawodami, dieta teraz, nie różni się aż tak wiele. Staram się poza zawodami jeść również takie typowo kulturystyczne posiłki, aczkolwiek nie pilnuję tak dokładnie ich składu, czyli nie staram się jeść ściśle określonej ilości białka, ściśle określonej ilości węglowodanów czy tłuszczy. Jeżeli czuję, że mam ochotę na trochę więcej, nie zastanawiam się nad tym i jem trochę więcej. Przed zawodami jest zupełnie inaczej, obojętnie czy jestem głodny, czy nie, jem tylko tyle, ile mam zaplanowane. Po zawodach, w tym okresie takim troszeczkę luźniejszym, mój metabolizm na pewno nie jest taki szybki jak przed zawodami, dlatego jem też mniej tych posiłków. Robię często w ten sposób, że jem normalnych, takich naturalnych posiłków 4, czasami 5. Natomiast dopijam odżywki i jest to przeważnie mieszanina serwatki i witargo plus 2-3 łyżki oleju. Jem przeważnie, tak jak powiedziałem, 4 posiłki normalne minimum, plus 2-3 takie odżywki między posiłkami. Pokażę Wam mój sposób przygotowywania mięsa. Nie jestem zwolennikiem robienia ciągle tego samego, więc lubię sobie troszeczkę poeksperymentować. Pokażę Wam, jak robię kotlety mielone z wołowiny i z indyka, z dodatkiem warzyw, z papryki i cebuli. Plus do tego zrobimy ryż i podgotujemy trochę warzywa. Jeżeli chodzi o dodatek papryki i cebuli, dodaję to głównie dlatego, że to mięso jest bardziej soczyste, jest bardziej smaczne po prostu. Wiadomo, każdy, kto próbował mięsa gotowanego, kurczaka czy wołowiny, wie, że smakuje to po prostu jak podeszwa i nie da się tego jeść. Więc żeby było weselej i żeby było smaczniej, dodaję sobie różne takie rzeczy. To są minimalne zawartości węglowodanów, także nie ma się czym przejmować. Przed zawodami również jem w ten sposób, także zobaczycie, jak to wygląda u mnie. Na początku wstawimy ryż do gotowania i wtedy, kiedy będzie gotował się ryż, przygotujemy mięso. Zmiksujemy w takim specjalnym mikserze mięso, żeby było tak jakby zmielone. Dodamy wtedy cebuli, papryki, znowu zmiksujemy, troszeczkę przypraw i potem będziemy to dusili na patelni. Tu pokażę Wam też taką specjalną patelnię, która nie wymaga ani wody, ani tłuszczu do pieczenia. Dusi się to jakby na własnym, znaczy wytwarza takie ciepło, które generalnie ogrzewa te mięso ze wszystkich stron i w ten sposób dochodzi to wszystko do siebie.
Może dziwne się niektórym wydawało, że wrzuciłem te warzywa tak po prostu do garka i nie podlałem to wodą, ale to są takie specjalne naczynia, które pod wpływem temperatury wytwarzają jakiś kołnierz parowy. Nie wiem dokładnie, jak to się nazywa, więc nie chcę tutaj popełnić jakiejś gafy. W każdym bądź razie te warzywa oddają z siebie wodę i w tej wodzie, znaczy w tej parze z tej wody, z tych warzyw, to wszystko się tam dusi. Jest naprawdę super smaczne. Te warzywa smakują zupełnie inaczej niż takie wygotowane z wody. Poza tym wszystkie składniki odżywcze pozostają w tych warzywach, no bo wiadomo, że nic to się nie rozpuszcza, nigdzie nie trafia. Więc można powiedzieć, że są bardziej wartościowe, no i naprawdę bardziej smaczne. Do drugiego naczynia wrzucimy uformowane już wcześniej kotleciki. Spryskam to delikatnie pamem, żeby się nie przyklejało, i również zamknę to naczynie, żeby też dochodziło dzięki temu wytwarzaniu własnej pary z własnej wody. Tak wygląda mój posiłek. Przyznacie chyba, że bardzo apetyczny, a lepiej smakuje niż wygląda. Także polecam, żebyście sobie też spróbowali coś podobnego zrobić w domu. Teraz zapraszam wszystkich do mojego sklepu, który znajduje się w galerii City Park naprzeciwko areny, ulica Wyspiańskiego 26. Zobaczycie, gdzie pracuję. Na siłowni ze mną byliście, tam również prowadzę treningi indywidualne, a druga praca, można powiedzieć, to sklep z odżywkami. Zapraszam. Jesteśmy teraz u mnie w sklepie. Jest to nasz sklep. Prowadzę go razem z moim przyjacielem i wspólnikiem Krzysztofem Cierpiszem. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Tak jak powiedziałem wcześniej, mieści się on na ulicy Wyspiańskiego 26. To jest nowo otwarta galeria City Park. Służymy tutaj fachową poradą, myślę, że najbardziej fachową w Poznaniu. Krzychu jest specjalistą od sztuk walki, ale generalnie jest również specjalistą od wszelkiego rodzaju diet i treningu siłowego. No szkoda, że akurat jest tak ubrany, bo wygląda również bardzo, bardzo dobrze. Dziękuję bardzo, Radziu. Dziękuję serdecznie. No, ja też trochę się na tym znam, także zapraszamy, układamy diety, pomagamy rozwiązać problemy treningowe. No i oczywiście służymy szerokim asortymentem suplementów i odżywek. Mamy tutaj tylko najlepsze firmy, także nie znajdziecie tutaj jakichś kiepskich firm i suplementów, które nie działają. No a żeby działały jak najlepiej, to od tego jesteśmy tutaj my.
Dziękuję bardzo wszystkim za wizytę u mnie. To był kolejny odcinek na trasie, tym razem u mnie. Do zobaczenia. Myślę, że to nie jest ostatnie nasze spotkanie. Do zobaczenia.